tego vloga. Zaczniemy w kawiarni. Dzień dobry, mam kawkę. Czekam na bestię, weźmiemy razem przerwę i jak będę złapać się z przyjaciółkami kilka rzeczy, odwrócę kamerę i wam pokażę. Tylko kilka. Mam dla Zuzy taką przywieszkę do Pandory, ale również różne najróżniejsze maseczki. I tutaj mam koszulkę. Nie będę rozpakować, bo przyszła pięknie, ale tutaj wam wkleję zdjęcie i mam nadzieję, że się ucieszy. Mam również jakieś znaki, naklejki. Wzięłam je w Polsce, kupiłam takie naklejki, więc mam dużo, dużo drobiazgów. No ale to jest taki główny prezent i ta koszulka jest ode mnie i od Nati na urodziny. I właśnie ode mnie jest jeszcze ta przywieszka. Jestem już w pociągu. Do Londynu jakieś 35 minut dojechałam, ale na drogę dostałam od Destiny Migdałowego croissanta i drugą kawkę. Więc jadę i nie mogę się doczekać tego spotkania. Idziemy do fajnej knajpy włoskiej. Jedziemy też na spacer, bo jest fajny wiosenny dzień. Wybraliśmy miejsce z Zuzą na lunch. Zuza, będę cię nagrywać. Ejka. Pokażemy wam, co zamówimy. To jesteśmy w niedzielę przy targu. A nie, ja w niedzielę pracuję. Zuza ma małą pizzkę, a ja mam coś takiego. Wygląda przepięknie. Zeszłyśmy na Chinatown. Szukamy sobie coś na deser. Zuzę? Chcę słuchać? Wszystko dobrze. Tak. Jesteśmy na Chinatown, spacerujemy, bo jest przepiękna pogoda. Nie ma dzisiaj dużo ludzi. Prawda? Jest Ramadan. Faktycznie jest Ramadan. Wszędzie jest mniej ludzi. Naszym deserem są dzisiaj mochi. Bardzo je lubimy. I chyba nawet na lotnisku ostatnio je jadłyśmy, jak leciałyśmy do Polski. Biała czekolada z malinką. Przepyszne moje też. Jedna z słynniejszych atrakcji Londynu. Taki kwadrat z ekranami. Jest 18 stopni, więc rozebrałam się z kurtki. Zuza już pojechała, bo ma trening personalny. A ja jeszcze chcę zejść do TK Maxx, bo podoba mi się jeden kubek do pracy. Więc idę, jeszcze zejdę kilka stopni i będę powoli wracać do domu. Dustin już w domu, bo Dustin będzie o 13, więc oczywiście zejdę z domu. Więc kilka sklepów i jeszcze pokażę wam mój widok przede mną. I mały deser. Ciasto pistacjowe. Przed chwilą widzieliście oko, ponieważ wracam do domu i mam stację dosłownie za samym okiem pod ziemią, więc zawsze jak wracam do domu, to zawsze właśnie wracam z Londynu tylu, a ono jest po drodze, dlatego zawsze wam nagrywam oko i Big Bena. Wracam do domku, dostałam coś od Zuzy, pokażę wam jak będę w domu i również to co kupiłam, bo byliśmy na Chinatown i kupiłam kilka produktów i jeszcze muszę zajść do sklepu po mleko do kawy. Moje mini zakupy w koreańskim / japońskim sklepie kupiłam zupkę dla Dustina, kimchi, sos, Zuza mi poleciła taki słodki z sosem sojowym. Do
pierożków na parze ciasto. Tu jest 18 jednego dnia zdobie. No jeszcze zaszłam do Tesco po mleko i w Marku Spencerze wzięłam sobie popcorn i za chwilę Wam pokażę. A w Primarku wzięłam sobie swój tusz do rzęs i jakąś nowość. Wzięłam sobie piankę pod prysznic arbuzową. Takie moje zakupy. Pianka kosztowała 3,50, tusz również 3,50. I za chwilę Wam pokażę, co od Zuzy dostałam. Dustin codziennie z pracy przynosi mi jakąś puszeczkę i dzisiaj mam taki napój jabłkowy. Cała puszka ma 100 kalorii, więc będę popijać i pokazuję Wam, co dostałam od Zuzy. Dawno się nie widziałyśmy, mimo że codziennie rozmawiamy, to no, czasami ciężko jest się spotkać, w szczególności ja byłam na urlopie, zmieniłam pracę, ale widzimy się za tydzień, bo spędzamy razem święta i planujemy razem wyjazd na Sycylię i na targi książki w maju, więc będzie nas więcej. I tak, mam tutaj rzeczy do organizacji. Zamówiłyśmy sobie planery od Pani Swojego Czasu, więc tutaj Wam wkleję, które wybrałyśmy i już przyszły, więc myślę, że tak w połowie kwietnia przyjdą do nas, bo moja mama wyśle do Zuzy mamy, a Zuza mama robi nam paczkę do Londynu i dostałam od Zuzy takie zakreślacze. Kremik do rąk, ołówek wieczny, ciekawe. I dostałam taki notesik. Po pierwsze jest lisek, a po drugie ma piękne sentencje w sobie. Na przykład otwórzmy na jakiejś pierwszej lepszej. I mam tutaj bądź zawsze naj. Piękne. I dostałam skarpetki. Z tymi skarpetkami się wiąże śmieszna historia, bo ja zawsze narzekam, że mi zimno w kostki, jak chodzę na siłownię, więc dostałam od Zuzy, żebym chodziła w skarpetkach na siłownię. Mam skarpetki. No i jak to Zuza, zawsze dostaje włoskie rzeczy. Baci cukierki włoskie, kawowe czekoladki. Uwielbiam, są też popularne w Niemczech. Z Niemiec też sobie je przywożę. Kremiki plus pesto pistacjowe oczywiście, bo wszystko z pesto pistacjowym jest lepsze. Więc Zuza, dziękuję bardzo, bo oglądasz. Ach, i torbę. Torbę też dostałam. Dziękuję, dziękuję. Ja wiedziałam, że to będzie tak wyglądać. Jestem w kawiarni, jest 10 rano zaraz, mój mąż ma przerwę, jestem w kawiarni, gdzie on pracuje. Mam kawkę. Pokażę Wam widok, który mam naprzeciwko siebie. Pliki zgrane. I zaczynamy vloga. Plan dzisiaj jest taki, żeby zrobić vlog, iść na siłownię, zrobić zakupy, wstawić pranie, zmienić kościół. I zjeść śniadanie z mężem. Za pół godziny ma przerwę, więc zejdzie do mnie. I poczytać książkę, bo zaczęłam wczoraj ostatnio. Wczoraj zaczęłam czytać ostatnią część Ludziny Monet. Czytałam wczoraj do drugiej w nocy. Dziś godzinkę już, więc będę sobie codziennie czytać. Stawiam, że 2-3 dni będę miała przeczytaną. Dzisiaj na śniadanie ja mam rabarbarowe picie. Dustin ma imbirowe. I mamy kanapetki. Ja mam z łososiem, a Dustin z szynką. Całkiem spoko są te kanapki. Ja już po siłowni. Dzisiaj zrobiłam trening nóg. Jutro będę płakać, że mi wszystko boli. A teraz na zakupy, bo mam zimą. Dustin właśnie skończył pracę, idziemy razem na zakupy. Zakupy dzisiejsze na kilka dni, nie wiem na ile. No kolejne to będą już świąteczne, wielkanocne. Zacznę może owoce, warzywa, sałata, winogrona, pieczarki. Mam tu szparagi, awokado do kanapek, pomidorki, rzodkiewka. I pojawiły się u nas buraty w Lidlu. To jest po prostu super, bo mieliśmy darmowy chleb z aplikacją, więc będę sobie robić kanapki z pesto pistacjowym buratą i pomidorkami. Warzywa mam dożone, moja ulubiona mieszanka, fasolka, wzięłam krem pistacjowy, bo był łosoś dla Dustina kurczaka, ale będę go mrozić, więc woreczki, jajka, jogurty, pomidory w puszce. Mam również jajka czekoladowe, bo mam pomysł na fajną dekorację z kwiatami, zaraz Wam pokażę. Dustin zrobił sobie granolę. I w sumie to wszystko. I jeszcze wzięliśmy w Lidlu taki stojak. Zakupy. A i kwiatki. Kwiatki też wzięliśmy do domku. Widziałam ten pomysł na TikToku, żeby wrzucić właśnie czekoladowe jajka w podwójny wazon, dodać kwiatki i mieć piękną dekorację. Więc dlatego kupiłam czekoladowe jajka. Pokażę Wam też, co dostałam od swojego męża. Przyszła przesyłka i myślałam, że kupił sobie buty, bo ostatnio chciał sobie kupić buty. I mówi mi, że to dla mnie. I zobaczcie, dostałam kubek Stanleya. One są drogie, kosztują około 50 funtów i ja mówiłam, że ja sobie kupię jakąś podróbkę za 10 funtów. No i dostałam, więc będę nosić ze sobą do pracy. Między innymi do pracy, żeby nawadniać się. Przepiękny. No i w domu będę trzymała.
Dziś Dustin powiedział, że ma ochotę na ziemniaki. Miał obojętnie, więc są ziemniaki. Zrobiłam surówkę, zrobiłam buraczki i do tego jajka. Więc taki dziś obiad. Słodycz na dziś po obiedzie. Zapaliłam świeczkę i wczoraj wyszła ostatnia część Rodziny Monet i ja już przeczytałam 37%. Do drugiej w nocy czytałam wczoraj. Więc plan na ten tydzień, na wieczory. Rodzina, oczywiście, że będę miała mniej teraz czasu, będę pracować, a teraz miałam 2 dni wolnego, więc czytam. Czytam, ale też obejrzę sobie vlog. My w piątek już po pracy i dziś na obiad mamy ryż po meksykańsku z warzywami na ostro. Ja mam łososia, a dla syna zdobiłam kurczaka w tej marynacie, którą kupiłam w chińskim sklepie, którą mi Zuza poleciła, więc mam nadzieję, że będzie smaczne. I oglądamy. Codziennie Wam pokazywać takie tygodniowe obiady, przez to, że razem pracujemy na poranną zmianę z Destinem, to mam czas zrobić taki szybki obiad. I dziś z piekarnika mamy rybę, Dustin ma dorsza, ja mam łososia, szparagi, pieczarki i z airfryera pieczone ziemniaczki. Więc to jest nasz sobotni obiad Dustina i mój. Kalka w tle, oczywiście. Pokażę Wam ostatnio moją ulubioną kanapkę, którą robię sobie rano, kiedy mam składniki pesto pistacjowe. Uwielbiam. Buratę w końcu można kupić w UK w Lidlu, więc mam zapas buraty, pomidorki, jakikolwiek chleb. Akurat mam ten, bo byłam w Lidlu na zakupach i jeszcze jutro chcę iść przed pracą na siłownię, bo chcę, więc przygotowałam sobie szejka i mam tutaj też witaminy w środku i te kuleczki pistacjowo-cytrynowe, więc to jest dla mnie na jutro i ja przygotuję dla Dustina kolację, pokażę Wam, jak wygląda na talerzu i też przygotuję sobie kanapkę, żeby zjeść jadąc do pracy, więc ja chcę jutro być na siłowni 6:20. Zobaczymy, czy mi się uda wstać. Taki jest plan. Latem chcę chodzić na siłownię przed pracą, a zaczynam pracę o 8 rano. O 7:20 muszę wejść do autobusu. Taki jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gotowe dla Dustina kolacja i dla mnie moja przekładanka. Oczywiście dużo przypraw. Jak wiecie, używam dużo przypraw. A i w ogóle dostałam od Dustina, kupił, jak byłam w Polsce, jeszcze stolniczkę i pieprzniczkę. Więc ja jutro biorę właśnie szejka. Kulki, mam też suplementy i kanapkę ze sobą i oczywiście w pracy mam lunch, ale to by tak jakby troszeczkę zjeść po siłowni, przed pracą do kawki, żeby mieć coś do zjedzenia, jak wybiorę się na tą siłownię, dam Wam znać jutro. Dzień dobry, jest dzisiaj niedziela, jest 6 rano, a ja idę na siłownię. Mam wodę, mam torbę, to znaczy na sobie mam ciuchy na siłownię, w torbie mam ciuchy do pracy. Mam godzinę 10 minut do autobusu do pracy. Więc sobie taki 45-minutowy trening i będę biegła do pracy. Jest jasno, więc ja będę chodzić przed pracą, a się mnie jeszcze zobaczę. No to zaczynamy trening gdzieś góra. Niedzielny obiad, oczywiście, że szybki. Z airfryera mam dostępna kurczaka w sosie sojowo, jakby cukrowym i z sezamem. I do tego ryż z warzywami, więc taki mam dzisiaj obiad, taki na szybko po powrocie z pracy, bo jest dopiero 17:13, a ja czytam książkę i już prawie kończę, za chwilę Wam pokażę, którą chyba już pokazywałam, Rodzinę Monet, ostatnią część, ale pokażę Wam, bo zaczęła się gruba akcja. Dzień dobry, 5:30, ja wstaję na siłownię, kwiatuszki, moja rzeszuszka, muszę podlać. Ale piękny wschód słońca będzie. Karty jest zrobione. Czas do pracy. Jeżnia. My już po pracy. Ja z Dustinem wróciłam do domu, przebrałam się i idziemy do Wagamamy na obiad. I byliśmy u Dustina w pracy i dostałam sernik, kawkę bezkofeinową i jeszcze dostałam inne rzeczy, ale to mam w domu. Pokażę Wam, jak wrócimy. A teraz idziemy na kolację z Dustina przyjacielem do Wagamamy. No i jesteśmy w Wagamama, jest Dustinek, mamy im menu i z Dustinem wybraliśmy coś nowego, hot pot, spróbujemy. Ja oczywiście mam herbatkę. Mówiłam zupę, hot pot z tofu. Pokazuję Wam, co Dustin przyniósł.
I to są kanapki, które po prostu się nie sprzedały i po prostu są za darmo dla pracowników. I mam tu kanapkę na ciepło. Bardzo lubię tą kanapkę, jest jedną z moich ulubionych. Ona jest z pesto z awokado, taką a la pizzerinkę. Ten serniczek, który dostałam od Ani, do tego mam napój. I jeszcze dostaliśmy od Pola jajka czekoladowe. Ja dostałam mini eggs, Dustin Celebration, więc mamy dużo jedzenia. Nie byliśmy na zakupach, bo to trzeba jutro zjeść, więc ja jutro do pracy biorę kanapkę, serniczek i drinka, a to będzie na Wielkanoc. Przed pójściem do Wagamamy zabiegliśmy ze Stian kupić mi buty, bo rozwaliłam buty w pracy i wziąłam takie zwyklaki, czarne tramki, takie zwykłe, najzwyczajniejsze czarne tramki. I żeby była promka, weź jedne, drugie za 50% off, to wzięłam identyczne białe. Białe do jeansów dla mnie na co dzień, dla mnie w sumie bez buty. Ja rozwalam bardzo szybko buty, bo ja bardzo dużo chodzę. Dzisiaj zrobiłam 24 tysiące kroków. Zwykłe białe do jeansów, a czarne do pracy. Kolejny dzień i siłownia zaliczona. Wróciłam do domu, oczywiście wstawiłam białe pranie i mam idealne banany do chlebka bananowego, więc przygotujmy chlebek bananowy. Dodałam 3 jajka, mąka erytrytol, odżywka białkowa. Mam bananową, ale wybrałam waniliową, aromat i będzie czekolada. I chyba dam łyżkę, tak, dodam łyżkę oliwy z oliwek, żeby był taki bardziej puszysty. Czekolada, ciacho i na... Nie ważyłam składników, więc wszystko na oko do konsystencji. I myślę, że tak 45 minut w piekarniku. Chcę użyć warzywa, które mam. Mam pieczarki, marchewkę, cukinię, pomidory, kukurydzę, tofu i do tego mam fasolkę szparagową, więc robię leczo. Pokażę Wam już efekt końcowy, ale po prostu zużywam, co mam w lodówce. Leczo ozdobione i w tym czasie chlebek bananowy się obie. Chlebek na jutro, a leczo zaraz sobie zjemy na obie do kolację. Dzień dobry, jest przed 6:00. Dustin, czekajcie, o tam, właśnie wszedł do pracy na 6:00 na siłownię. I dzisiaj jest ostatni dzień w tym tygodniu, kiedy idę tak rano na siłownię, ponieważ mam 4 dni wolnego, w tym 2 dni urlopu jeszcze zaległego. I mam Wielkanoc wolną. Jest zapewne jakiś fajny vlog powstanie, wie, w tamtym roku nasza Wielkanoc. A teraz na siłownię. Dziś góra i cardio, bo mam godzinę na trening. To znaczy siłowy, idę jeszcze na cardio. Pięknie słońce świeci, jestem w autobusie, odwrócę kamerę i pokażę Wam, jaką mam kanapkę. U Dustina wczoraj w pracy sprzedały się kanapki z serem. Tak to wygląda i to jest moja kanapeczka dzisiaj na śniadanie. Mam wodę, jadę do pracy. Jest 7:01. Jestem już w domu, jest Dustinek i pokażę Wam, co, jakie jajka czekoladowe wybraliśmy, no bo obchodzimy święta i tutaj się kupuje jajka czekoladowe. Więc mamy takie, ale Dustin nie wziął kinderki, takie jajeczka M&M's dla Zuzy syna, bo on uwielbia. Dostałam taką żelkę od Dustinka. Przepiękna, liskowa. Więc Dustin ma małe zakupy świąteczne czekoladowe.